Bardzo na zawodach tak się czuję fajnie i sądzę, że ja lubię te miejsce i chcę przychodzić na zawody. Ogólnie czasy poprawiłem kilka, no w grzbiecie się nie udało. Mam marzenie, żeby pojechać na olimpiadę i zdobyć złoty medal w grzbiecie. Jestem zadowolona, bardzo dobrze mi się pływało, stres był, ale go pokonałam. Nerwy pomagają, wtedy się szybciej płynie, jak dla mnie tak. To mi pomaga. Dałem z siebie wszystko. Mi się bardzo tutaj podoba. Są słupki, na przykład basen. I fajnych mam przeciwników też. Tak, jak się czułem po twardej chwili, to po prostu wykończony. W kraulu dobrej w rabie, bo w rabie wiedziałam tym, że wygram złoto. Jestem szczęśliwy z dzisiejszego wyniku. Grudzień, koniec roku, to nie koniec tych zawodów. To tylko mały przystanek, może trochę pandemiczny również, ale jak widać radzimy sobie. Zapraszamy w marcu na kolejne eliminacje, bo cykl trwa i jest dopisany do roku szkolnego. Jeszcze raz życzę wszystkim sukcesów.